kliny, podpórki, tabliczki ostrzegawcze. To są rodzaje środków pomocniczych, które musimy zastosować w niektórych sytuacjach. O środkach pomocniczych możemy przeczytać szczegółowo w instrukcji IR1, a tutaj na danym posterunku mamy tak zwany regulamin techniczny i działka 36 określa nam, jakie tutaj na danym posterunku możemy zastosować środki pomocnicze. Ja w tym materiale opowiem Wam o środkach pomocniczych stosowanych w urządzeniach mechanicznych scentralizowanych, dlatego zapraszam. Jeżeli którąś z dźwigni, czy to zwrotnicową, wykolenicową, ryglową, czy sygnałową, nie można obsługiwać na skutek np. uszkodzenia, zamknięcia toru lub rozjazdu, to należy taką dźwignię zabezpieczyć przed jej obsługą. Możemy to zrobić poprzez zastosowanie takich klinów. Jak się zakłada taki klin? Sami zobaczcie. Nieco inaczej wyglądają kliny na drążki przebiegowe. Teraz pytanie, po co zabezpieczać drążek przebiegowy? Odpowiedź jest prosta. Mamy zamknięcie danego toru. Dany tor jest zajęty, a nie mamy systemów kontroli niezajętości, to sobie zabezpieczymy drążek w położeniu zasadniczym, tak aby go nie przełożyć. Jak widać na zdjęciu, przy drążku są specjalne otwory, zarówno w dolnej części, jak i w górnej. Jak to działa? Sami zobaczcie. Również w przypadku, gdy przełożymy drążek przebiegowy bez dalszego utwierdzenia drogi przebiegu, to należy drążek zabezpieczyć klinem. Czemu? Po to, aby do czasu rozwiązania drogi przebiegu go nie cofnąć. Można powiedzieć, że to takie w cudzysłów ująć utwierdzenie przebiegu. Wtedy zabezpieczonego drążka klinem nie cofniemy. Pokażę Wam, jak to działa. W urządzeniach mechanicznych poznaliście, że na drążki przebiegowe zakłada się kliny, a teraz dowiecie się, co się stosuje pod klawisze blokowe. Czasami zdarza się sytuacja, że obsługa klawisza blokowego jest niedozwolona, np. ze względu na usterkę, obostrzenia lub inne okoliczności. Wtedy w celu uniemożliwienia obsługi danego klawisza blokowego pod niego stosuje się podpórkę. Założenie tego elementu jest banalnie proste. Zobaczcie. Pomimo, że w urządzeniach mechanicznych dominują elementy mechaniczne, to doskonale wiecie, że mamy tak zwane hybrydy, na przykład w postaci zwrotnicowych napędów elektrycznych, czy semaforów świetlnych. Je można obsłużyć za pomocą przycisków. Niestety ani klina, ani podpórki na przyciski zwrotnicowe czy sygnałowe nie założymy, ale wymyślili takie coś jak kapturki. To nic innego jak zwykła obudowa, którą zakłada się na przyciski w celu uniemożliwienia obsługi. Z doświadczenia powiem, że zawleczki od długopisów czy rolka od fakturu, od papieru służą jako kapturek. To nie jest nic złego. Najważniejszy jest cel, czyli niedozwolona obsługa. Jak to można zrobić? Już pokazuję. Tabliczki ostrzegawcze mają, a w zasadzie służą do zwrócenia uwagi
pracownikom na różne okoliczności mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia ruchu. Można stosować takie zapisy jak tor zajęty, tor zamknięty, ruch jednotorowy dwukierunkowy, trakcja elektryczna zabroniona, pojazd pomocniczy, telefoniczne zapowiadanie pociągów i wiele, wiele innych. Jeszcze można spotkać tabliczkę z napisem konserwator w rozjazdach albo tabliczki z numerami pociągów roboczych, aby wiedzieć, ile pociągów roboczych pracuje na danym szlaku. Teraz pytanie, gdzie powiesimy dane tabliczki? Odpowiedź jest również prosta. Wszędzie tam, gdzie to się rzuca w oczy. Tam, gdzie najczęściej patrzymy i tam, gdzie obsługa danego urządzenia ma wpływ na dane obostrzenia. W przypadku urządzeń to może być aparat blokowy, pulpit nastawczy, plan świetlny, na aparacie łącza, czy to zapowiadawczego, czy to stacyjno-ruchowego. Po prostu wszędzie tam, abyśmy wiedzieli o danych obostrzeniach. Ostatnim środkiem pomocniczym jest w zasadzie dobrze Wam znana dokumentacja, czyli kontrolka zajętości torów wjazdowych R292. Prowadzimy ją w pełnym zakresie, gdy nie ma urządzeń kontroli niezajętości torów. Czasami, gdy takie urządzenia mamy, to możemy prowadzić kontrolkę w skróconym zakresie. Zasada wypełniania jest prosta. Wypisujemy wszystkie tory główne, jakie mamy na stacji. Następnie zapisujemy stan danego toru. Może być wolny, zajęty lub zamknięty. W przypadku zajętego wpisujemy numer pociągu lub ilość wagonów. Gdy dany tor chcemy zająć, wpisujemy jego numer, a następnie skreślamy słowo wolny. Gdy dany tor zostanie zwolniony przez pociąg, skreślamy numer pociągu, a nad nim wpisujemy godzinę zwolnienia toru. Szczegóły prowadzenia kontrolki R292 już omówiłem. Link w opisie.